Monika Wróbel-Wnuk, witam w serwisie Flash radomsko24.pl. W tym wydaniu podsumujemy dla Państwa najważniejsze informacje tego roku. Ze względu na ich mnogość, również w serwisie noworocznym dokończymy ich prezentację. Zaczynamy od stycznia. Mieszkańcy Radomska właśnie od stycznia 2023 roku mogli zacząć korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są mieszkańcy miasta Radomska, których miejscem zamieszkania jest miasto Radomsko i którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Radomsku za okazaniem imiennej karty elektronicznej wydanej przez MPK w Radomsku. Do jej wyrobienia będzie konieczne okazanie pierwszej strony złożonego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT za 2021 rok, tej wskazującej adres zamieszkania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub emeryt, rencista pierwszej strony rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za 2021 rok, tej wskazującej adres zamieszkania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Osoba bezrobotna musi przygotować zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy wskazujący adres zamieszkania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku nieosiągania dochodów imiennych rachunków za media, energia elektryczna, woda, gaz i tym podobne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Lat temu na mój wniosek wprowadziliśmy bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży. Uważam, że się to sprawdziło i aby zachęcić mieszkańców miasta Radomska do tego, aby korzystali częściej z komunikacji publicznej, ponieważ mamy coraz większy problem, jeśli chodzi o liczbę samochodów na ulicach, jest ich coraz więcej, mamy coraz większe korki, dlatego chcemy zachęcić mieszkańców miasta, aby przesiedli się. Na pewno wszyscy tego nie zrobią, ale chociaż część przysiada się do komunikacji publicznej. Dzięki temu oczywiście będziemy mogli rozwiązać te problemy, które są w tej chwili na ulicach. A po drugie jest to działanie ekologiczne, proekologiczne i działanie takie, które powoduje, że mieszkańcy mogą korzystać z komunikacji. Jednocześnie to ma wpływ na budżety, no bo wiadomo, że jeżeli korzystamy z przejazdów samochodami, mamy coraz droższe ceny benzyny, można korzystać z komunikacji za darmo. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Coraz więcej miast takie rozwiązanie funkcjonuje i mam nadzieję, że liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej w Radomsku zwiększy się na początek o jakieś 20-30%, a docelowo myślę, że podwoi się. Rok 2023 rozpoczął się tragicznie. Doszło do dwóch śmiertelnych wypadków na drogach powiatu radomszczańskiego. Niestety początek 2023 roku na drogach powiatu radomszczańskiego rozpoczął nam się dwoma tragicznymi wypadkami, w których śmierć poniosły dwie osoby. Miały one miejsce 8 i 9 stycznia. 8 stycznia na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Klekowiec o poranku. Drugi z kolei 9 kolejnego dnia. 9 stycznia w miejscowości Berzyny w gminie Wielgomłyny. W obu tych przypadkach z nieustalonych przyczyn kierujący utracili panowanie nad pojazdem, w wyniku czego pojazdy dachowały. W jednym i w drugim przypadku mężczyźni niestety ponieśli śmierć na miejscu. Tutaj w tej sytuacji policjanci cały czas apelują o to, żeby na drodze zachować szczególną ostrożność. Nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas. Nadmierna prędkość to jest jedna z wielu, jeśli nie największych, najczęstszych przyczyn, z których dochodzi do wypadków i tragedii na drogach. Stan trzeźwości kierowców również jest tym powodem, gdzie tragedie mają miejsce. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności w takich sytuacjach jak dojeżdżanie do przejść dla pieszych, do dojeżdżaniu do skrzyżowań przejazdów kolejowych czy łuków drogi. Nasz stan psychofizyczny jest bardzo ważny, niemniej ważnym jest również stan techniczny naszego pojazdu. Musimy tutaj wykazać naszą odpowiedzialność i pamiętać, że pojazd ma być na tyle sprawny, żeby nim wyruszyć w drogę, że układ hamulcowy ma być sprawny, że oświetlenie ma być sprawne, szyby mają być czyste. No więc tutaj jest mnóstwo takich elementów, które składają
składają się na ten poziom naszego bezpieczeństwa. Bo tak jak powiedziałam, jeśli sami w pierwszej kolejności nie zadbamy o nasze bezpieczeństwo, skutki niestety mogą być tragiczne. Dużym problemem jest sposób wyprzedzania na drodze, wyprzedzania, omijania, wymijania, wykonywania prawidłowego manewru w tych powiedzianych, gdzie kierowcy niejednokrotnie robią to w sposób nieprawidłowy, dochodzi do zdarzeń. Przypominamy, jak wyglądał finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w roku 2023. 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przebiegał pod hasłem Żyj zdrowo w zdrowym świecie. Zebrane środki przeznaczone zostaną na walkę z sepsą. W Radomsku na rzecz Fundacji WOŚP kwestowało około 150 wolontariuszy. Bardzo dobrze. Po raz pierwszy wolontariuszami jesteście po raz kolejny? Pierwszy raz. Jak ludzie reagują? Chcą rzucać? Chcą. Powiedz więcej, jaka atmosfera jest przy tym zbieraniu pieniędzy? Bardzo miła, dużo osób chce pomagać i na pewno następnym razem się zapiszę. Bardzo dobrze, akurat pogoda nawet dopisuje, nie wieje, nie jest mroźno, ludzie naprawdę podchodzą, są mili, wrzucają do puszki. Po raz pierwszy jesteś wolontariuszką, po raz kolejny? Nie, już od 3 lat pomagam WOŚP-owi, zbieram. I dlaczego taka decyzja? A no bo miło jest pomagać innym ludziom i bardzo jest to przyjemne uczucie. Zaoferował, że zbierał przez cały rok same drobne pieniążki i zapytał, czy chętnie byśmy tu przyjęły obydwie do puszki. Zaproponował, więc my bardzo chętnie takie właśnie datki przyjmujemy, bo każdy grosz się liczy. Historia z Wielką Orkiestrą to u mnie pojawiła się od czasów licealnych, od początku lat 90. Przez te szereg lat my mieliśmy okazję korzystać tak naprawdę. To, co my zbieramy, to później nam to życie zwróciło, bo korzystaliśmy z pomocy sprzętu. Korzystał mój syn, korzystała tutaj właśnie Zuzia z inkubatorów, z badania słuchu, więc my wiemy, że to jest coś słusznego i dobrego, pomaganie innym. Już po raz piąty Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku w ramach 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowali bieg Policz się z cukrzycą. W dniu finału WOŚP miłośnicy lodowatych kąpieli zorganizowali akcję na terenie zbiornika na Wymysłówku w Radomsku. Była kąpiel, saunowanie, ognisko oraz zbiórka na rzecz Fundacji WOŚP. 31. finał Wielkiej Orkiestry zorganizowany został m.in. w Gomunicach. W tamtejszej hali sportowej przygotowano szereg atrakcji. Dokładnie w tym roku 11 raz już gramy. W tym od kilku lat robimy już taki większy finał, który nazywamy małym finałem i organizujemy go tutaj na hali. Jest kiermasz, jest kawiarenka, są artyści występujący, są tancerze, różne inne zaprzyjaźnione zespoły, stoiska, mamy punkt medyczny, malowanie twarzy. Do tej pory też była z nami biblioteka i inni różni wystawcy, więc tak naprawdę jest tutaj sporo innych osób, które razem z nami grają i myślę, że tworzymy bardzo fajną atmosferę. W Gomunicach na rzecz fundacji kwestowały m.in. pająki, wąż oraz legwan Stefan, oczywiście wraz ze swym opiekunem Emilem, mieszkańcem Gomunic. Generalnie każdy pomysł jest dobry, aby zbierać pieniądze na co jak nie węże, tak? No, przyciągają uwagę. Mało kiedy kto ma możliwość życia w czymś takim na co dzień. A zdjęcie zrobić, fajna rzecz, a przy okazji może fajnie pomóc. Ponieważ mam sama małe dzieci i kiedyś ta pomoc może przydać się moim dzieciom, bo teraz są zdrowe, ale nie wiadomo, co będzie za kilka lat. Jak pani uważa, bardzo potrzebna ta Wielka Orkiestra w Polsce? Tak, ponieważ jest zawsze ten sprzęt potrzebny w szpitalach, tym bardziej patrząc na dzisiejszą służbę zdrowia, jest tragiczna. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas tegorocznego finału zebrała ponad 154 miliony złotych, ale to deklarowana kwota na zakończenie finałowego dnia. Dalej trwają jeszcze internetowe aukcje. Ostateczną kwotę poznamy za kilka tygodni. Tym żyła cała Polska. 10-letni Miłosz z Radomska uratował życie swojemu ojczymowi. Miłosz Kwaśniak z rąk prezydenta Radomska odebrał nagrody i dyplom za odwagę i bohaterską postawę, która przyczyniła się do ocalenia życia i zdrowia ludzkiego. Przypomnijmy, Miłosz uratował życie swojemu ojczymowi po tym, jak ten stracił przytomność jadąc autostradą A1. Chłopiec bez wahania zadzwonił pod numer alarmowy 112, bo tego nauczył się w szkole. Do zdarzenia doszło w grudniu tamtego roku. Jechaliśmy przez Łódź Południe.
tam do Łodzi jechaliśmy. Minęliśmy już Łódź Południe tak 10 kilometrów i nagle jakby tata zemdlał. Nie tak zemdlał, tylko jakby zaczął się trząść i zemdlał. Zadzwoniłem na 112, pani powiedziała jakby, że głowę muszę trzymać trochę do góry i wtedy już potem przyjechała straż pożarna. Już wtedy wiedziałem, że będzie łatwiej. Miłoszek zachował tą zimną krew, był bardzo opanowany, bardzo spokojny, bardzo rzeczowy też przy okazji. Słuchał się poleceń pani operator numeru, pani Eweliny, którą serdecznie pozdrawiamy. I no tutaj to też jest forma takiego też przykładu dla innych, że nie bójmy się tego numeru 112. Jeżeli coś się dzieje, nie jesteśmy sobie sami w stanie poradzić, jako dorośli czy też dzieci, zadzwońmy pod ten numer. Tam pracują ludzie, którzy są wyszkoleni do tego, żeby nam pomóc. W publicznej szkole podstawowej numer 9, gdzie uczęszcza Miłosz, zorganizowano uroczysty apel. Bardzo chciałem dzisiaj, aby wśród kolegów Miłosza móc mu podziękować za ten bohaterski czyn. Wiadomo, jak trudne jest działanie w stresie. Miłosz wykazał się pełnym profesjonalizmem. Dzięki jego działaniom, ale też, że współpracował z operatorką pogotowia ratunkowego, udało się uratować jego ojca. Myślę, że każdy z nas powinien brać z niego przykład, bo niewiele nawet dorosłych osób mogłoby się tak zachować. Uratowanie komuś życia to rzecz najważniejsza. Myślę, że to, co się wydarzyło, postawa Miłosza, jego opanowanie, jego spokój, jego chęć współpracy, to jest wzór do naśladowania. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku Artur Bartosik poinformował, iż strażacy zgłoszą kandydaturę Miłosza do odznaki komendanta głównego PSP Juvenis Forti, która jest uhonorowaniem małych bohaterów. No naprawdę pozytywne odczucia. Chciałbym podkreślić to, że ta wiedza zdobyta w teorii, w szkole, na zajęciach, podczas różnych pogadanek, Miłosz tą wiedzę właśnie potrafił zastosować w praktyce. Począwszy od tego, że wiedział, na jaki numer telefonu zadzwonić, że towarzyszyły temu pewne emocje, nie ma się co dziwić. Ja tutaj podkreślić bym chciał, że zupełnie inaczej człowiek, nawet dorosły, czy dziecko czy dorosły, a może nawet przede wszystkim dorosły, w sytuacji, kiedy sytuacją kryzysową dotknięty jest bliska osoba, to dużo ciężej zachować tą zimną krew, którą właśnie tutaj Miłosz zachował. Także postawa naprawdę godna naśladowania. Na koniec apelu strażacy przeprowadzili dla uczniów pokaz pierwszej pomocy. W marcu parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej zawitali do Radomska. Do Radomska w ramach cyklu Tu jest przyszłość przyjechali posłowie Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Urszula Augustyn, Wojciech Saługa oraz senator Halina Bieda. Przede wszystkim w każdym tygodniu będziemy w innym województwie. Odwiedzimy każdy powiat. Klub parlamentarny będzie miał takie wyjazdowe posiedzenie. Otwarte spotkania nie tylko Donalda Tuska, ale również czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej. Już przed kampanią wyborczą staramy pokazać się tą naszą ofertę. Staramy rozmawiać o tym wszystkim, co mamy do zaproponowania. I pokazujemy, że każda, nawet najmniejsza miejscowość jest dla nas bardzo ważna. Goszczący w Radomsku parlamentarzyści wzięli udział w spotkaniu otwartym z mieszkańcami, które zostało zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Menadżerowie spółek Skarbu Państwa w sposób taki już ostentacyjny opłacają się PiS-owi. Facet jest wiceprezesem spółki, CBA mówi, będziesz miał CBA, PiS-owskie mówi, powinieneś mieć zarzuty. Facet wpłaca, dzisiaj Wyborcza o tym pisze, facet wpłaca kilkadziesiąt tysięcy złotych w tym roku prosto na fundusz PiS-u. Ma do tego prawo. I prokuratura umarza postępowanie. Czyli nie będzie równej walki wyborczej. Nie. Mamy aparat państwowy, setki milionów wpompowane w kampanię wyborczą PiS-u i żeby zrównoważyć, trzeba postawić machinę, która z nimi wygra. Najlepsza byłaby wspólna lista. Parlamentarzyści wraz z radomszczańskimi działaczami PO zbierali również podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu z budżetu centralnego procedury in vitro. W Radomsku politycy spotkali się też z przedstawicielami organizacji pozarządowych, szkół i związków zawodowych oraz z przedsiębiorcami.
Pozdrawiamy wszystkich społeczników, którzy realizują wiele, wiele działań, zadań, na które myślę, że zarówno rząd, jak i samorząd liczą. Także pozdrawiamy. Problemy, z którymi się spotkaliśmy, mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości również rozwiązać i pomóc organizacjom tak, aby miały nie tylko siedziby, ale również mogły sprawiedliwie otrzymywać w konkursach granty, tak, aby wypełniać swoje statutowe działania. Spotkaliśmy się także ze środowiskiem edukacyjnym, ze środowiskiem, które zostało wyjątkowo nieładnie potraktowane przez obecnie rządzących, ze środowiskiem, które boryka się ze swoimi kłopotami. Rozmawiamy z nauczycielami, ze związkowcami i z samorządowcami także, właśnie po to, żeby wiedzieć w jaki sposób, jakie są ich oczekiwania i co jest tym najpilniejszym problemem, jaki trzeba rozwiązać błyskawicznie. A rozmawiamy właśnie dlatego, żeby to, jakie my mamy pojęcie, jakie my chcemy zaproponować rozwiązania, zderzyć z tym, co jest naprawdę najważniejszym oczekiwaniem ze strony całej tej grupy edukacyjnej. Bo tak jak można, każdy z nas wie o tym doskonale, albo mieliśmy dzieci w szkole, albo mamy dzieci w szkole, albo będziemy mieć dzieci w szkole i jest to ta dziedzina życia, która dla nas wszystkich jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotna. Jak Polska długa i szeroka, także tu w Radomsku przedsiębiorcy mówią nam, że głównym ich problemem jest niestabilność prawa i jego skomplikowanie. Przedsiębiorcy nie potrafią działać w obliczu ciągle zmieniających się przepisów, czekaniem na interpretacje i ustaw, których nawet rząd już nie rozumie, co uchwala. Zbyt wysokie podatki, obciążenie ich fiskalne, ale także problemy ich ze znalezieniem ludzi do pracy, ale też te problemy wynikają ze skomplikowanych przepisów. My oczywiście, przedsiębiorcy prosili nas, żeby powiedzieć, jaką my dla nich mamy ofertę, a nasza oferta to głównie wychodzenie naprzeciw właśnie ich oczekiwaniom, ale też mówią nam, co oni chcieliby, abyśmy, gdy już będziemy rządzić, wdrażali w przepisach prawa, żeby oni mogli stabilnie, spokojnie, bezpiecznie prowadzić własne biznesy i aby te biznesy przynosiły miejsca pracy i wpływy budżetu państwa. Kolejne na mapie cyklu spotkań PO będą miejscowości w województwach wielkopolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim. W marcu mówiliśmy także, jakie ekologiczne rozwiązania pojawiły się w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Radomsku. Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana została na dachu kolców dla zwierząt. Instalacja posiada swój niezależny dwukierunkowy licznik energii, którego aktualne oraz archiwalne stany można wizualizować online. Staliśmy przed takim zadaniem, dosyć wyzwaniem można powiedzieć, żeby policzyć, ile energii jest zużywane przez schronisko, jeśli chodzi o energię cieplną. Doszliśmy do wniosku, że około 4000 litrów oleju opałowego można przeliczyć na około 9 ton dwutlenku węgla. Zastępując stare źródło aktualnym źródłem, czyli pompą ciepła, dostajemy tak jakby źródło bezemisyjne. Dokładając do tego instalację fotowoltaiczną, uzyskujemy, można powiedzieć, takie prawdziwe zeroemisyjne źródło. Z tego względu, że 15 megawattogodzin rocznie taka instalacja jest w stanie wyprodukować. Natomiast na tą chwilę już wiemy po 3-miesięcznym okresie użytkowania pompy ciepła, że jest to przez 3 miesiące grzania zużyła około 4,5 tysiąca kWh. Wychodzi na to, że bilans energetyczny zamknie nam się dodatnim bilansem. Samo funkcjonowanie źródła energii cieplnej odbywa się praktycznie bezobsługowo i automatycznie. Funkcję inwestora zastępczego przejęło PGK. Inwestycje wykonała firma ElectroStudio za łączną kwotę prawie 140 tysięcy złotych brutto. Obecnie w schronisku przebywa nieco ponad 100 psów oraz kilka kotów. W kwietniu ponownie zaczęła działać kasa biletowa na dworcu PKP w Radomsku. Mimo iż podróżni już od 1 kwietnia tego roku mogą korzystać z kasy biletowej na dworcu PKP w Radomsku, jej oficjalne uruchomienie nastąpiło 7 kwietnia. Widząc po tym, jak potrzebna jest kasa, zresztą tu pani dyrektor powiedziała o tym, że w ciągu tygodnia zostało sprzedanych 500 biletów w Radomsku, ale też wielu mieszkańców miasta Radomska, którzy nie rozumieją, czy nie rozumieli tego, że kasa w takim mieście jak Radomsko jest zamknięta. Nie jesteśmy wyjątkiem tutaj, jeśli chodzi o spółki, które prowadzą ruch kolejowy.
W wielu miejscach takie kasy zostały zlikwidowane. W województwie łódzkim tylko kilka takich kas funkcjonuje. I tak jak pani dyrektor powiedziała, to nie są pracownicy jednej czy drugiej spółki, tylko to są osoby, które są wywołaniane na podstawie umowy takiej agencyjnej, gdzie w przetargu są wyłaniane. My pierwotnie myśleliśmy o tym, żeby ta kasa funkcjonowała w takim krótszym, żeby takim, można powiedzieć, nie wiem, w ciągu 6 godzin, bo tak też mówi o tym mieszkańcy, 6 godzin w tygodniu, w ciągu 5 dni. Natomiast dzięki rozmowom, tutaj zaangażowaniu Polregio, ale szczególnie pana prezesa Martynka, którym byłem na bieżąco w kontakcie, udało nam się wynegocjować, że miasto Radomsko dołoży do funkcjonowania kasy, która będzie czynna właśnie 12-10 godzin w ciągu każdego dnia i 7 dni w tygodniu. Dołożyliśmy 35%. Umowę podpisaliśmy na 3 lata wstępnie, więc w ciągu tych 3 lat mamy pewność, że kasa będzie funkcjonowała w Radomsku. Z kasy można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.10 do 19.10, w sobotę od godziny 7 do 18.10 oraz w niedzielę od godziny 8 do 19.10. Sprzedawane są w niej wszystkie rodzaje biletów na pociągi wszystkich przewoźników kolejowych na trasach krajowych. Okrągły stół dla przedsiębiorczości w Radomsku. Takie wydarzenie miało miejsce w kwietniu tego roku. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezesi Agencji Rozwoju Przemysłu, Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, wiceministrowie Krzysztof Cieciura oraz Marcin Ociepa. W programie spotkania było przedstawienie oferty Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz omówienie sytuacji na wschodniej granicy. Celem tego naszego spotkania dzisiejszego jest rozmowa, rozpoczęcie debaty dotyczącej odbudowy Ukrainy. Udało nam się tutaj dzięki wsparciu wiceministra rolnictwa Krzysztofa Cieciury zaprosić wiceministra obrony narodowej oraz przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Są to agencje, które w sposób konkretny mają wiedzę, jaka sytuacja jest na Ukrainie, jakie tam będą potrzeby i z nimi chcemy konsultować nasi przedsiębiorcy, a my jesteśmy pośrednikiem oczywiście, będziemy konsultować, jakie tam problemy są do podjęcia i które rozwiązania z Radomska i z okolic mogą być wykorzystane tam przy odbudowie Ukrainy. Chcemy rozmawiać o sprawach dla nas wszystkich ważnych, dlatego zaprosiliśmy również prezesów agencji państwowych, które zajmują się obsługą biznesu w Polsce. Jest to Polska Agencja Inwestycji i Handlu, PAIH zajmuje się inwestycjami zagranicznymi polskich firm poza granicami naszego kraju, ale także w drugą stronę. Jest również z nami Agencja Rozwoju Przemysłu. Tutaj jest to agencja, która zajmuje się właśnie wspieraniem naszego przemysłu tutaj na terenie Polski, więc myślę, że ten okrągły stół będzie też okazją do zaprezentowania oferty tych dwóch agencji i tego, jak to można wykorzystać tutaj w naszym regionie radomszańskim. Najczęściej PAIH czy ARP spotyka się w Łodzi, w Warszawie, w tych dużych miastach. My chcieliśmy to zrobić tu w Radomsku, nas lokalnie. Podczas spotkania głos zabrali Paweł Kurtarz i Łukasz Gałczyński. Każdy z nich omówił ofertę agencji, jaką reprezentował. Na koniec był czas na dyskusję i pytania przedsiębiorców, którzy przyszli na spotkanie. Przede wszystkim chodzi nam o to, że Radomsko jest na liście miast, które są marginalizowane. Uważamy, że rozmowa na temat problemów przedsiębiorców, dyskusja, może pomóc w zmienieniu obrazu i sytuacji w naszym mieście. Dlatego zaprosiliśmy gości, aby móc na ten temat rozmawiać, bo być może perspektywa jest znacznie lepsza niż mogłoby nam się wydawać. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Perspektywy i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Radomsku. W maju odbyła się wizyta premiera Mateusza Morawieckiego na A1 w Kamieńsku. Zakończyły się już wszystkie prace na odcinku autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Oznacza to, że kierowcy mogą już korzystać z tej trasy na całym jej przebiegu od Trójmiasta do polsko-czeskiej granicy w Gorzyczkach. O inwestycji opowiadał goszczący w Kamieńsku premier Mateusz Morawiecki. My budujemy autostrady dla ludzi, drogi ekspresowe dostępne dla ludzi, przystępne, dostępne dla ludzi. I dlatego otwarcie tej perspektywy jest w jakimś sensie otwarciem perspektywy Trójmorza.
To jest ten nowy wymiar geopolityczny w tym regionie pomiędzy Morzem Czarnym, Morzem Bałtyckim, Morzem Adriatyckim. Niektórzy mówili, może to pewna przesada, że podobnie jechało się z południa Polski, z południowej części województwa śląskiego nad Adriatyk, podobnie długo jak nad polski Bałtyk. Dziś, szanowni państwo, to już będą opowieści z zamierzchłej przeszłości, ponieważ otwarcie A1 kompletnej, zbudowanej w bardzo dobrym standardzie, o tym standardzie jeszcze któryś z panów ministrów za chwilkę coś powie, bo to też warto to podkreślić, jest czymś zupełnie zasadniczym. Właśnie poszerzających perspektywy gospodarcze razem z tymi pozostałymi drogami, które też budujemy. Droga ta od 2 tygodni już jest użytkowana. Od 28 kwietnia do 3 maja przejechało tą drogą 250 tysięcy pojazdów. To jest wielkość, która świadczy o tym, jak ta droga jest potrzebna. Już pod koniec grudnia ubiegłego roku kierowcy mogli korzystać z całej szerokości obu jezdni, jednak z ograniczeniem prędkości do 100 km na godzinę. Trwały jeszcze prace wykończeniowe w otoczeniu trasy głównej. Obecnie jest to już pełnowymiarowa autostrada, po której samochodem osobowym, motocyklem lub pojazdem ciężarowym o masie całkowitej do 3,5 ton można zgodnie z przepisami jechać z prędkością 140 km na godzinę. Też chciałbym powiedzieć jako minister rozwoju o sytuacji, jaką daje nam i szansę, jaką daje nam ta autostrada. Dzisiaj wokół niej mamy coraz więcej terenów inwestycyjnych, którymi interesują się przedsiębiorcy z całego świata. To jest okno na świat gospodarczy z punktu widzenia inwestorów, którzy chcą tutaj zainwestować. Oni szukają miejsca, które komunikacyjnie pozwoli im oczywiście przywozić komponenty, ale też produkty, ale też dowozić pracowników jak najszybciej z każdej strony, z każdego kierunku Polski. I ta autostrada dla województwa łódzkiego jest, można powiedzieć, dźwignią, jest motorem napędowym rozwoju gospodarczego. Lokujemy coraz to nowe inwestycje w zbliżeniu do 3-5 km od samej autostrady. Powstają obiekty magazynowe, gospodarcze, fabryki. Duży przemysł lokuje się właśnie w tym miejscu. Mamy skrzyżowanie dwóch największych autostrad, A2 i A1. Łódzkie ogromnie korzysta, zyskuje na tym rozwiązaniu. Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową około 81 km istniejących odcinków dróg A1 od Tuszyla do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy to ponad 2 800 000 000 zł. Całkowita wartość projektu to około 3,5 miliarda złotych, z czego ponad 1 700 000 000 zł. To dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W czerwcu w szpitalu powiatowym w Radomsku pojawił się nowoczesny aparat RTG. Aparat rentgenowski to podstawowy sprzęt do diagnostyki pacjentów, dzięki któremu możliwe jest wczesne wykrywanie różnego rodzaju zmian chorobowych w organizmie. Daje duże możliwości badania zmian chorobowych przez ich lokalizowanie i wizualizację. W ramach środków unijnych zakupiono nowy aparat rentgenowski. Jest to aparat w pełni cyfrowy. Poprzedni aparat ze względu na zużycie musiał zostać zastąpiony. Dotychczas funkcjonował ucyfrowiony aparat RTG, który był przeniesiony ze starego szpitala. Dziś możemy cieszyć się z nowego aparatu rentgenowskiego w formie cyfrowej, który został właśnie zainstalowany w naszym budynku szpitala. Wiemy, że co 10 lat powinniśmy ten sprzęt radiologiczny wymieniać i rzeczywiście ten okres trwałości poprzedniego urządzenia został zakończony. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy odnowić bazę sprzętową naszego szpitala i zakupić nowy ten aparat rentgenowski. Ten aparat będzie służył zakładowi diagnostyki obrazowej w celu wykonywania najpotrzebniejszych pilnych badań rentgenowskich. System aparatu RTG pozwala na automatyczne ustawienie, która część ciała ma zostać prześwietlona. Aparat sam precyzyjnie wyszukuje daną część ciała. Służy idealnie do obrazowania drobnych kości rąk, stóp, kości długich, stawów, kręgosłupa, miednicy, głowy, klatki piersiowej czy jamy brzusznej. W czerwcu radomszczanin Łukasz Furmańczyk wyruszył w rowerową podróż dookoła świata. W poniedziałek 26 czerwca na placu 3 Maja w Radomsku odbyło się oficjalne spotkanie z Łukaszem Furmańczykiem. Radomszczanie tłumnie przybyli, by pożegnać Łukasza przed wyjazdem i dodać mu siły na tę niezwykłą podróż. Łukasz wyrusza w rowerową wycieczkę z Radomska dookoła świata. Skończył 30 lat teraz w styczniu
i chciałby zrealizować te swoje marzenia. Jak to wygląda u niego w praktyce, ta realizacja marzeń? No jest zapalczywy, zawzięty, także no myślę, że osiągnie ten swój cel, bo jest ambitny. Mamy takie osoby w Radomsku, które podejmują odważne wyzwania. Rzeczywiście przejechanie rowerem dookoła świata to jest bardzo duży wysiłek. To jest ponad 3 lata podróży, która nie dość, że będzie bardzo ciężka, jeśli chodzi o wytrzymałość fizyczną, ale też niełatwa, ponieważ jest to przejazd przez wiele krajów świata, przez różne kultury, nocowanie pod namiotem, więc myślę, że to jest naprawdę duże wyzwanie i cieszę się, że mamy takich radomszczan, którzy mogą w ten sposób też promować nasze miasto. Łukasz Furmańczyk zamierza spełnić swoje największe marzenie. Od 12 lat pasjonuje go zwiedzanie świata na rowerze, motocyklu i pieszo, odkrywając różnorodne kultury, krajobrazy i samego siebie. Teraz postanowił podjąć największe wyzwanie, przejechać około 70 tysięcy kilometrów, przemierzając 5 kontynentów i spędzając na drodze około 1000 dni. Myślę, że ciekawość świata, która tam przez całe życie mi towarzyszyła, no i poprzez ukierunkowanie to w kierunku roweru, no tak się złożyło, że ten rower stał się odpowiednim środkiem lokomocji do podróżowania. Wszędzie można rowerem dojechać? Czy będą jakieś problemy po drodze? Oj, wszędzie. Na pewno wszędzie, dalej niż samochodem i dalej niż pieszo czasami. Będzie potrzeba pomocy jakichś innych osób? Czy wszelkie lokalizacje jakieś są już dostępne, opracowane, czy to na bieżąco będzie? Będzie to raczej na bieżąco, z dnia na dzień, ale tak jakby kierunek obrany już jest, a plan będzie dzienny, że tak powiem. Cyklista ma ze sobą namiot, śpiwór, karimatę, sprzęty do przygotowania jedzenia, części wymienne do roweru. Wszystko mieści się na rowerze. Całość waży około 50 kg. W pierwszej części podsumowania to już wszystko. Za tydzień kolejna dawka przypominających materiałów. Do zobaczenia. Śledźcie nasz portal, odwiedzajcie media społecznościowe.